Jakbyś skomentował z pozycji boiska to spotkanie, no bo dzisiaj aplikujecie naszym rywalom 6 bramek, więc bardzo efektowne zwycięstwo. No zgadza się, 6 bramek to nie lada wyczyn, ale na pewno spotkanie nie było takie łatwe, bo Pilica mimo tego, że walczy gdzieś tam o utrzymanie, to jednak jest bardzo ciężkim rywalem i cieszymy się z tych 3 punktów i z takiej ilości bramek, tylko szkoda, że tam jedną niestety straciliśmy, ale ważne są 3 punkty. Dzisiaj dostałeś szansę w wyjściowej 11, no i można powiedzieć, że za to zaufanie trenerowi się odpłaciłeś i dobrze odnalazłeś się w polu karnym. Jak ta bramka wyglądała z twojej perspektywy? No na pewno się cieszę, że pomogłem drużynie w zwycięstwie. No tam trochę tam zamieszanie było przy tym, prawdę mówiąc, to w ostatniej fazie zobaczyłem tą piłkę, ale cieszę się, że koniec końców udało mi się otworzyć wynik tego spotkania. To jeszcze zapytam cię o taki moment w meczu, bo zrobiło nam się w pewnym momencie 2-1 po tym rzucie karnym. Czy wy jakby wtedy gdzieś się wkradła w was wątpliwość, czy wierzyliście, że do końca ten mecz będziecie w stanie utrzymać pod swoją kontrolą? No wiadomo, czasami niektórzy trenerzy mówią, że 2-0 najgorszy wynik, bo kontakt jest i przeciwnicy czują, że mogą jeszcze coś więcej zrobić, ale no, my znamy swoją siłę i wierzyliśmy, że zaraz kwestią czasu będzie strzelenie następnych goli i tak na szczęście było. Jeszcze takie na koniec pytanie trochę prywata. Czy ze swoim bratem Kubą długo świętowaliście zdobycie przez jego drużynę Pucharu Polski? No na pewno cieszyło, tylko taki niesmak trochę był, ta czerwona kartka, ale fajnie, że brat już zdobył trzeci puchar i teraz tylko liczę, że jeszcze mistrza do tego dołoży i udany sezon będzie. I jeszcze jakby tutaj awans, no to perfekcyjny sezon. To jeszcze takie pytanie, bo po ostatniej porażce z rezerwami Legii trochę nam się zmniejsza ten margines błędu. Czy jak wy do tego jako drużyna podchodzicie? Czy dalej jest was wiara do tego, żeby dogonić lider? No póki będziemy mieli szansę na awans, no to my będziemy walczyć do samego końca. No, wiadomo, no 7 punktów aktualnie, mecz mniej, ale znamy swoją moc i będziemy walczyć do samego końca i się nie poddamy. Jak by pan ocenił to spotkanie i czy jest to spotkanie na 6? No na 6 to nie, bo straciliśmy bramkę, więc nie możemy powiedzieć, że na 6. Chociaż też nie chciałbym tutaj demonizować i szukać jakichkolwiek powodów do, nie wiem, złoszczenia się, czegokolwiek innego, nie wiem, jakiego nawet słowa użyć, bo zagraliśmy dobry mecz. Zdominowaliśmy przeciwnika, mimo tego, że stworzył sobie kilka sytuacji, ale no tak jak to powtarzamy za każdym razem, nie da się do końca zrobić tak, żeby przeciwnik nie stworzył sobie żadnej sytuacji. Dla mnie najważniejsze jest to, że drużyna zareagowała kapitalnie po straconej bramce. To był początek drugiej połowy i drużyna od początku wzięła piłkę i wiedziała, że dalej chcemy dominować i strzelać kolejne bramki, więc dla mnie to było świetne zachowanie. No właśnie, bo był taki moment na 2-1, czyli wskazuje pan, że to przetrwanie tego kryzysu to coś, co pana, że tak powiem, najbardziej cieszy po tym spotkaniu. Ja bym powiedział, że tam nie było żadnego kryzysu. Po prostu straciliśmy bramkę po błędzie i tak naprawdę podeszliśmy do tego na zasadzie stało się, już się nie odstanie, bierzemy piłkę, robimy swoje. I dla mnie to było najważniejsze, bo jest dużo jakości, bardzo dużo jakości. I w tym momencie sezonu, w którym jesteśmy, gdzie to zmęczenie narasta cały czas, my musimy wykorzystać maksymalnie wszystkich zawodników i szczególnie tych, którzy dysponują siłami, bo mają troszeczkę mniej minut w nogach. Oni wychodzą na boisko i pomagają odnosić kolejne zwycięstwa. Nie ma tutaj co zakłamywać rzeczywistości, że musimy teraz liczyć też na inne drużyny, żeby nam w jakiś sposób, nazwijmy to, pomogły w tym, żeby przywrócić dalej możliwość wyprzedzenia Legionowi, ale dla nas jest najważniejsze to, żebyśmy my sami jako Polonia Warszawa do końca dali sobie szansę przez wygrywanie meczy. I dla nas to jest najważniejsze. Ja mogę zadeklarować, że na pewno będziemy walczyli do samego końca o to, żeby nam się udało i na pewno nie będziemy rezygnowali z marzeń, bo to nie ma takiej możliwości. Drużyna jest zdeterminowana i myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak ciężko pracować i do samego końca walczyć o zwycięstwo. Teraz starcie z Kiżycko. Czy jest w panu w drużynie taka podwójna motywacja za zrewanżowanie się za tę porażkę z rundy jesienną? Ja już kilka razy mówiłem, że nie podchodzimy do żadnego meczu jako do rewanżu, bo
co było, minęło i dla nas najważniejsze jest budować swoją jakość cały czas, pokazywać swoją dobrą grę i wygrywać mecze. Nie musimy nikomu nic udowadniać, nie musimy nikomu się rewanżować. Wychodzimy na boisko zmotywowani i z opcją tylko i wyłącznie zwycięstwa. I tak samo pojedziemy do Giżycka.